copywriterki potrafiły mi zarabiać po 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Z takich treści, nie? To ja w ogóle zaczynałem od bycia copywriterem, że pisałem teksty normalnie za kasę. Jeżeli ktoś chce faktycznie zarabiać, no jeżeli jest copywriterem i chce zarabiać kasę, no to na pewno lepiej będzie robić swojego bloga. Aż za chwilę właściwie ten blog wam zacznie przynosić więcej pieniędzy niż pisanie przez cały miesiąc dla kogoś tekstów. To można powielać do skali mojej, gdzie mam już około 90 portali i to wszystko po prostu zarabia. W 2020 coś z hakiem, no już tam miałem, nie wiem, 10, 12 czy tam 13 tysięcy samych blogów. Pensy miałem może ze 3,5, coś koło tego, no to już jak miałem tą 3-4-krotność już pensji, więc no to już dało do myślenia. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Sposobów zarabiania w internecie jest mnóstwo. Jednym z nich jest blog. Sposobów zarabiania na blogu też jest mnóstwo. Obecnie prawdopodobnie najbardziej stabilnym i dochodowym jest budowa bloga pod sprzedaż artykułów sponsorowanych. A w temacie artykułów sponsorowanych w Polsce niekwestionowanym autorytetem jest mój dzisiejszy gość. Kilka milionów w 8 lat, z czego grubo ponad milion czystego dochodu w ostatnich 3 latach. 80 blogów i portali, no prawie 90. Znany z kupowania blogów z ruchem do 50 koła. Od niedawna autor e-booka o zarabianiu na artykułach sponsorowanych i właściciel publikacja.com. Michał Woroniecki. Siema, Michał. Cześć, jestem Michał Woroniecki. Ja zajmuję się głównie publikacjami sponsorowanymi pod panderą publikacja.com. Wydałem e-booka jakby o też o zarabianiu, jak zarabiać na artykułach sponsorowanych. No i dzisiaj będziemy o tym gadać. Danielem. Będziemy o tym gadać. Michał Pieszek, w sumie to, kurde, chyba pierwszy raz znam odpowiedź na to pytanie. Co ostatnio napisałeś za kasę? To pewnie tego e-booka, nie? W sumie tak, można powiedzieć, że e-booka, ale jakby co napisałem ostatnio, tak może za pieniądze bezpośrednio, to ja w ogóle zaczynałem od bycia copywriterem, że pisałem teksty normalnie za kasę, ale powiem, że szczerze, jakbym sam coś miał napisać, to już minęło sporo czasu, bo jak to robiłem zarobkowo, no to może tak, że nie wiem, 3 lata temu może napisałem coś. A teraz głównie po prostu, jeżeli już piszę tak pośrednio, no to piszę artykuły na swoje portale, no a to po prostu pozlecam copywriterom, im po prostu daję to do napisania, więc można powiedzieć, że to ja napisałem, ale tak nie do końca. Nie? Jasne, jasne. My tu będziemy dzisiaj rozmawiać sporo o hajsie i jak to się z tymi blogami zaczęło, no bo w sumie nic nie stoi na przeszkodzie. Ogólnie to jest ciekawa kwestia, bo ja się nad tym czasem zastanawiam, wiesz, że są ludzie, którzy zawodowo zajmują się pisaniem na przykład artykułów, nie? Robią to dla klientów, ale nie robią tego dla siebie, że wiesz, nie założą strony, nie napiszą tego artykułu, przecież to mogłoby robić kasę. O tej kasie dzisiaj będziemy rozmawiać, to mogłoby robić kasę. Więc może zacznijmy od tego, jak przeszedłeś od tego, że kiedyś pisałeś zarobkowo, do tego, żeby mieć bloga, który zarabia pieniądze. No, to się w ogóle zaczęło tak, opowiem od samego początku, jakby cała ta historia się zaczęła. No to ja pracowałem swojego czasu w hotelu i wtedy poznałem takiego kolegę, który też miał swoje jakby portale. No i tak mi pokazał to, zainteresowałem się tematem, bo w sumie bardzo fajnie, jak tak jest sobie portal i ty sobie siedzisz gdzieś tam i wpada ci kasa za to, nie? No to tam parę złapałem, na początku jedną domenkę, coś tam postawiłem, no i coś zacząłem na nich pisać. Były takie artykuły dosyć krótkie, takie byle jakie, no ale coś tam zaczęło siadać z WordPressu, bo tam pokazał mi, jak tam dodać wszystko, nie? Tam rzędu tam 50 zł jakieś tam zarobki za te artykuły. No ale w międzyczasie też pisałem artykuły dla klientów, no bo uznałem, że skoro już to robię na swoim portale, no to wtedy mogę też pisać dla innych. No, na początku no, zarabiałem więcej po prostu na pisaniu dla innych, tam się ogłaszałem na grupach copywriterskich, jak pewnie większość z was zna na Facebooku różne grupy dla copywriterów, no to tam łapałem parę zleceń. No ale siedząc po nocach w hotelu, no to pisałem właśnie głównie na swoje tam, na początku tam był jeden portal, potem z tego powstały w sumie 3 portale, no to na nie pisałem jakieś tam treści, nie wiedząc nic o SEO jakby. A samo przejście to nawet ciężko mi znaleźć taki moment, że przejścia pomiędzy copywritingiem a
samymi portalami kontentowymi. No bo chyba taki moment, kiedy przestałem pisać, kiedy już mogłem pokryć jakby koszt copywriterów moim zarobkami z tych portali kontentowych. Więc to taki moment, że sam już przestałem pisać. Ewentualnie tam dla moich klientów coś tam pisałem jeszcze, ale już starałem się to podzlecać, żeby po prostu nie tracić czasu. A co do właśnie tego, że copywriterzy piszą dla innych, a nie dla siebie. To jest ta ważna kwestia właśnie, bo jakby copywriter już ma ten warsztat na sam początek, który pozwala mu jakby zacząć pisać tego bloga. Więc jeżeli macie jakieś tam pasje i umiecie ładnie pisać, dobrze, znacie podstawy SEO, no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście faktycznie zaczęli to po prostu robić, bo to się będzie wam bardziej opłacało i naprawdę będzie to po prostu lepszy zarobek. Fajnie, że to wyróżnia. Ja to porównuję zawsze do, wiesz do czego, do jazdy autem, nie? Że copywriter przychodzi do klienta, tak jakby, nie wiem, na Uberze jeździł, pożycza na 8 godzin auto i tym autem śmiga i to jest tyle, że jak mu ktoś zapłaci za kurs, to on tym samochodem pojedzie, a nie jeżdżą, nie mają swoich samochodów i nimi nie jeżdżą, przez co no, nie dochodzą do takiej wprawy, tu można się nawet nauczyć, bo ciągle powtarzam, że posiadanie strony i prowadzenie strony nauczyło mnie o SEO i o copywritingu SEO więcej niż jakiekolwiek kursy, nie? Jak zobaczysz od środka, jak to wygląda, jak to działa, okej, dobra, tu wrzuciłem taki artykuł, tu wrzuciłem taki, tu podlinkowałem pomiędzy sobą, tu coś tam zrobiłem i o, dobra, to zaczyna klikać. Ten artykuł siadł, a ten artykuł nie siadł. Dlaczego ten artykuł nie siadł? Zaczynasz kombinować i po pewnym czasie zaczynasz to ogarniać, a tak jak klepiesz tylko na zlecenie, to czego się nauczysz? Tak, to, no to zależy już jakby od mindsetu trochę, bo jakby nie każdy też chce robić jakiś, nie wiem, swój blog czy coś, no ale jeżeli ktoś chce faktycznie zarabiać, no jeżeli jest copywriterem i chce zarabiać kasę, no to na pewno lepiej będzie robić swojego bloga. Oczywiście wiadomo, że ten okres przejściowy trwa trochę, że prawda, trzeba zarabiać na bieżąco, więc się pisze te zlecenia. Wiadomo, że czasami są od jakichś, nie wiem, sporników, nie wiem, gumowych, po kosmetyki, więc no to taka dość szerokość tematyczna copywriterów jest dosyć duża, szczególnie jeżeli robimy to głównie pod kątem zarobku, nie specjalizujemy się w jakiejś jednej dziedzinie bardzo konkretnej. Ale tak, z tym Uberem to jest trafne porównanie, właściwie to takie no, po prostu 8 godzin, prawda, robisz, piszesz swoje, a tak naprawdę w dosyć krótkim czasie copywriter może naprawdę stworzyć fajnego bloga, który będzie mu no, sam jechał tym Uberem jakby, no to nie będzie już, ten blog będzie Uberem, który będzie jechał sam właściwie, nie? I takich blogów można mieć więcej i te Ubery to mogą, może mieć całą flotę Uberów i one jeździć i zarabiać kasę kosztem już nawet nie twojego pisania, który na początku, no tak jak ja, no pisałem swoje blogi, jakby robiłem to sam, bez wiedzy SEO, no ale super jest faktycznie ten proces, jakby jeżeli nie masz tej wiedzy na początku SEO, no zaczynasz pisać, zaczynasz kumać jakby jak to działa, zaczynasz łączyć kropki i patrzysz na wzrosty widoczności ruchu i to napędza. A szczególnie jak dodasz już swój portal gdzieś do pośredników, do WordPressa, do Linkhouse'a i zaczną się wpadać te zlecenia na publikacje, no to dopiero jest napęd, nie? Jakby ja tam dostałem te pierwsze zlecenia tam za tam 50 zł, czy nawet 30, no to ja byłem zajrany, kurde, jak to działa, coś tam zrobiłem, stworzyłem jakby, powiem tak, ja lubię porównywać SEO-wca czy kontentowca takiego, który tworzy stronę, do malarza. No, malujesz swój obraz, no i wszyscy chcą przychodzić, popatrzeć i tam ewentualnie coś tam opublikować, no więc, albo nawet też ogrodnik taki jest, że tworzysz jakby, pielęgnujesz swój ogród, tam sadzisz sadzonki, prawda, pielęgnujesz, karczujesz tam wszystkie te chwasty, no a w końcu wychodzi takie coś pięknego, że ludzie wchodzą i o, ja tu chcę mieć swój artykuł, no i to jest właśnie w tym piękne, bo naprawdę to można powielać do skali mojej, gdzie mam już około 90 portali i to wszystko po prostu zarabia i właściwie patrzysz na to i tylko jesteś takim ogrodnikiem, który te chwasty wyrywa i stara się, żeby to wszystko wyglądało po prostu dobrze, że ktoś wchodzi i tam praktycznie chce coś opublikować. Pięknie to ująłeś, fajne to porównanie z ogrodnikiem, też o tym myślałem właśnie, że to jest jak sadownik, że sadzisz najpierw jedno drzewo, zbierasz z niego jabłka, sprzedajesz, później dosadzasz drugie drzewo, a później masz cały sad i kogoś, kto po tym sadzie chodzi. Ja jeszcze chcę zwrócić na jedną uwagę, jedną rzecz, że coś, co mi na początku kariery bardzo pomogło,
to jest jak idziesz do klienta z danej branży i pokazujesz mu swojego bloga, na którym masz ruch organiczny w tej branży. No kurde, komu dasz zlecenie? Komuś, kto przykładowo dajesz teraz zlecenie i ktoś przychodzi, kto mówi do ciebie, że ma doświadczenie i chętnie je przyjmie i kogoś, kto, tu mam bloga z tej niszy, mój blog, który zbiera ruch. Komu dasz to zlecenie? No wiadomo, że o tej osobie, która przyszła z tym blogiem, pokazała, że faktycznie to działa, nie? Prosty temat. Właśnie, a ludzie nie chcą tego robić dla siebie i to jest ciekawe, wiesz co, idąc dalej w to porównanie z Uberem, to jest tak jakby 8 godzin w samochodzie jeździli, wracają do domu, wsiadają do swojego samochodu i nie potrafią jeździć. No to no come on. Tak, tak, to też właśnie Uber mi się bardzo podobało to porównanie. No tak, no to zachęcam jakby do tego, żeby tworzyć coś swojego, bo to no właśnie ile można robić coś dla kogoś, szczególnie, że właśnie copywriterzy no po prostu mają ten warsztat taki naprawdę dobry, który pozwala już mieć tą podstawę pisania, a jeszcze jakby pisząc tego swojego bloga, jeszcze się nauczycie SEO, zacznie wam się to podobać, jeszcze się okaże, że no tak jak ja, że za chwilę właściwie ten blog wam zacznie przynosić więcej pieniędzy niż pisanie przez cały miesiąc dla kogoś tekstów. Nie? Tylko wiadomo, że trzeba się po prostu trochę postarać, trzeba posiedzieć i ten blog faktycznie stworzyć, ale to właśnie ta lepsza droga, żeby zacząć pisać swojego bloga, właśnie kursów SEO, no wiadomo, że warto ogólnie korzystać z kursów SEO, dopytywać się specjalistów, tam czytać, ale na początku właśnie ta praktyka jest najważniejsza. Ja każdemu mówię, nawet ktoś pyta mnie, może nie bezpośrednio mnie, ale gdzieś na grupach SEO, no jak się tego SEO nauczyć? No postaw swoją stronę i zacznij pisać, obserwuj, dostosowuj, słuchaj mądrzejszych, obserwuj inne strony i próbuj, to w końcu dosiądzie, nie? Dobra, Michał, to powiedz, w którym momencie dotarło do ciebie, że w tych blogach jest pieniądz? Że to jest taki serio, nie 50 zł, nie 30, tylko taki serio pieniądz. Ten moment ciężko jest jakby gdzieś umiejscowić w czasie, bo już trochę tych lat minęło, ale powiem tak, no, pracowałem w hotelu przez od 2016 roku chyba do 18. No i już do 2019 roku miałem chyba z 5 blogów. Nie? No i postanowiłem, okej, no dobra, już te blogi mam, no to trzeba pomyśleć, jak tu się nauczyć czegoś więcej, żeby te blogi dalej rozwijać. No i takim naturalnym, jakby naturalną koleją rzeczy jest to, no, że zatrudniłem się w agencji SEO. Zostałem asystentem specjalisty SEO, w Samo SEO, taka gdańska agencja. Zresztą bardzo, bardzo dobrze się tam pracowało. Właściwie byłem tam od, może nie od samego początku, ale no, blisko samego początku. Przez te lata tam nauki, no, w 2023 tam już nie pracowałem ze względu na moje blogi. No ale tak 2020-2021, czyli tak po roku, dwóch latach w agencji już, kiedy się uczyłem tego SEO, już na klientach też, no to zobaczyłem, że to faktycznie zaczęło przynosić naprawdę duże zyski, więc jako już tam młodszy specjalista, chyba w 2020 z coś z hakiem, no już tam miałem, załóżmy, nie wiem, 10, 12 czy tam 13 tysięcy samych blogów, nie? No to tam pensję miałem może ze 3,5, coś koło tego, no to już jak miałem tą 3-4-krotność już pensji, więc no to już dało do myślenia. No halo, no coś tutaj jest na rzeczy, więc trzeba iść to dalej. No i szedłem to dalej, jakby no zakładałem te kolejne blogi, dalej się rozwijałem w agencji, jakby cały czas jakby tą wiedzę pozyskiwałem, gdzieś tam ten przepływ wiedzy bardzo jest ważny, więc cały czas gdzieś tam wiedza była coraz większa. No ale myślę, że ten moment właśnie w 2021, kiedy już ta kilkukrotność była, już dała mocno do myślenia, że to jest ten kierunek, w którym warto iść. No i może trochę się później zdecydowałem na to, żeby jakby uderzyć wyłącznie w te blogi, bo w 2023, no to już 4 lata minęły, kiedy byłem w agencji, no to już takie już zarobki były też nawet, no czasami już kilkunastokrotnie było więcej niż z etatu. No ale uznawałem, że to jeszcze nie teraz, że w sumie fajnie jest w tej firmie, że przepływ wiedzy to tamto, no ale w końcu powiedziałem dosyć, trzeba jakby zająć się swoją firmą, więc no wiadomo, że każdy ma jakby inne potrzeby finansowe, więc kiedy taki moment jest, no kiedy z bloga się możecie już utrzymać, nie? Jakby kiedy się z bloga utrzymujecie, kiedy macie tę współpracę, kiedy artykuły wpadają regularnie, no wiadomo, trzeba się postarać, to nie tylko wrzucenie na pośredników, do pośredników, tylko trzeba do agencji zagadywać, trzeba tego bloga rozwijać, trzeba się ogłaszać. No ale jeżeli już macie te kilka tysięcy stabilnie przez pół roku, no to wiadomo, że może być tylko lepiej. No i trzeba te kolejne blogi stawiać
rozwijać się jakby. No i tyle. Musicie po prostu ocenić ten moment, kiedy jesteście w stanie jakby za te pieniądze trzymać siebie i jakby dalej pozwolić sobie na ten rozwój tego bloga. Okej, to później przechodzimy do pytania, ile hajsu można z takiego bloga wycisnąć i w jakim czasie? Czy to jest tak, że sobie, nie wiem, kupię sobie domenę i napiszę parę artykułów i mam z tego siano, czy to trochę jest więcej pracy i też inwestycji, co myślę, że może copywriterów może to nie interesować, bo wydawanie pieniędzy ich generalnie nie interesuje, ale jeśli kogoś interesuje faktycznie zarabianie, może tworzenie dochodu pasywnego w internecie przez blogi, to będzie istotne pytanie, czyli ile hajsu i ile czasu? No to jest w sumie bardzo trudne pytanie. Ile czasu, ile hajsu? Zależy od doświadczenia. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku Cię zainteresowało. Czy to kwestia zarabiania na blogu, czy kwestia tego, jak pisać na blogu, czy kwestia, jak zrobić blog, który będzie zarabiał kasę? Cokolwiek to jest, podziel się w komentarzu. Jeżeli masz pytania do tego, jak tego bloga tworzyć, na co uważać i tak dalej, też napisz w komentarzu, będziemy odpowiadać. Jednocześnie przypominam o materiałach bezpłatnych, edukacyjnych. W opisie znajdziesz link do bezpłatnego kursu, gdzie jest Twój hajs, który pomoże Ci zarabiać może nie więcej z blogów, ale więcej z copywritingu. A teraz oglądaj dalej. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie i powiem też o przykładzie takiej osoby, która dopiero założyła bloga i będzie go rozwijała. No jakby ja przy takiej skali już jakby ilości blogów w doświadczeniu, no to ja, jeżeli uda mi się złapać dobrą inspirkę, czyli jak znajdę dobrą domenę, która wygasła niedawno dosyć, no to można bardzo szybko zbudować content na takiej domenie. No i to właściwie po miesiącu już można monetyzować. Szczególnie, że jakąś tam grupę kontaktów mam, oni jak wiedzą, co ja oferuję, jakie mam portale, więc jak wchodzi coś nowego, no to od razu wiedzą, że to ma ręce i nogi i można na tym publikować. Ale jakby zwracając się do osób, które nie mają swoich portali albo bloga, zależy od nakładów pracy, kiedy tego bloga można zacząć monetyzować, ale takie pół roku zakładam bezpiecznie, żeby stworzyć dobrą ilość kontentu, żeby takiego bloga można było monetyzować. Tu jeszcze wrócę do tego, ile można zarobić, bo to pewnie wiele osób ciekawi. Sky is the limit tak naprawdę. No, mam takie blogi, które zarabiały czasami z publikacji, no żeby tu nie skłamać, no myślę, że z 15 tysięcy miesięcznie się zdarzało, że takie blogi były, co faktycznie tyle wykręcały. No ale też są takie blogi, które zarabiają 2-3 tysiące, czasami 1000, a czasami no naprawdę 500 zł miesięcznie. Tu wszystko jest zależne od tematyki. Ale jakby patrząc na taką osobę, która dopiero założyła pół roku regularnego tworzenia kontentu, jeżeli uda się szybciej, więcej tego kontentu tworzyć, to szybciej. Ale to tutaj już istotny jest dobór odpowiedniej domeny. Jeżeli wybieramy nową domenę, całkowicie nową, z nazwą wymyśloną przez nas, sprawdzając jeszcze historię wstecz, w Web Archive tam się nic nie działo, nie ma żadnych linków do prowadzących, no to te pół roku to tak faktycznie może to potrwać. Ale w przypadku takiej świeżej domeny, która wygasła, no to ten content można bardzo szybko stworzyć i na tym błyskawicznie zacząć zarabiać. Dobrze, bardzo dobrze. Szybko i dużo hajsu. To jest to, co wszyscy chcą usłyszeć. Szybko i dużo tak hajsu. Tak jest. No, może pociągniemy trochę ten temat ekspirek, może też trochę dla kogoś, kto nie do końca wie, co to jest i jak to się robi. Jakie masz patenty, które możesz zdradzić, które chcesz zdradzić na łapanie ekspirek, na łapanie wygasłych domen? Znaczy patrząc po sobie, ja technicznie jakby tych sam domen nie wyłapuję. Bardzo rzadko mi się zdarza, że naprawdę wyszukuję jakieś perełki. Ja głównie po prostu kupuję od innych, czyli ekspirki.pl na przykład, albo Paweł Pędzik jest taki specjalista, który przechwytuje domeny. U nich wyszukuję, sprawdzam te domeny i naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe domeny z dobrymi linkami. No ale to jest od razu inwestycja na początek. Ale ta inwestycja zazwyczaj się szybko zwraca, ponieważ nawet jak wydamy 1000 czy 2000 na dobrą domenę z fajną nazwą, i fajna nazwa, mam tutaj na myśli domenę, która raz, że pasuje do tematyki, czyli jeżeli robimy blog o urodzie, no to robimy nazwę blog urodowy. Taki powiem bardzo konkretny przykład. No i w takiej sytuacji ten blog ma szansę po prostu zaistnieć.
A co do samego przechwytywania, to jest trudny temat, szczególnie, że jest bardzo dużo osób, które się tym zajmują profesjonalnie, oni mają swoje automatyzacje, swoje procesy i tak naprawdę większość domen, które jest bardzo wartościowa, ma już założoną opcję, czyli tak naprawdę opcja to jest zablokowanie przechwycenia, czyli jeżeli to domena wygaśnie, no to ta osoba, która ma opcję, ją dostanie. Więc w tej sytuacji jest trudno znaleźć domeny, które są bardzo wartościowe, a samo przechwytywanie domen wygasłych, no też można to robić, na przykład na aftermarkecie szukać, jest taka zakładka, to chyba się nazywa domeny SEO, coś takiego, więc tam na jakiejś tam bazie, jak chcesz pewnie jakiegoś procesu automatyzacji, aftermarket filtruje te domeny, no i tam też można coś wychwycić, więc tam też warto poszukać, no ale to jest dla osób, które jakby nie dbają do końca jakby o nazwy domeny, czyli okej, no łapię taką domenę i na niej robię, no chyba, że chcę mieć jakiś blok osobisty, no to już musimy tą nazwę po prostu wymyślić swoją, jeżeli nam na tym bardzo zależy, jeżeli nie, no to ja zdecydowanie polecam ekspirki, wygasłe domeny pod budowanie bloku. Tu potwierdzę, z przechwytywaniem mam jakąś styczność, dlatego że złapałem domenę dla żony. Wyobraź sobie, chciałem jej założyć bloga kulinarnego, bo chciałem ją zaktywizować, żeby robiła coś, co lubi, umie i do czego nie trzeba jej zapędzać. No to wyszło, że to gotowanie. Wszedłem na aftermarket. Była domena autentycznie kasiagotuje.pl. Moja żona jest Kasia, no to biorę, złapię. I miałem tego fuksa, że tę domenę złapałem, nawet była z jakimiś linkami i to nawet nie byle jakimi, więc będziemy się bawić, to ci później będę dawał znać, jak to wyjdzie. Ale pierwsze co, żeby coś zrobić, to trzeba tę domenę, tę stronę, jak powiedziałeś, zapełnić contentem. Dlaczego contentem? Padło słowo content, nie padło słowo linki. Dlaczego content? Dlaczego content? No jakby budując swojego bloga, musimy go budować dla osób, które chcą, znaczy ja mówię tutaj pod kątem czysto zarobkowym. Jeżeli chcemy sprzedawać na takim blogu artykuły sponsorowane, no to musimy zbudować na nim widoczność, czyli budujemy po prostu, jego widoczność wynika wyszukiwania. Ja, wiadomo, Google to jest taka podstawa, wiadomo, też inne wyszukiwarki też tam się buduje widoczność, ale głównie patrzymy na Google. I taki reklamodawca, wchodząc na naszą stronę, on głównie weryfikuje właśnie to, czy ta domena jest widoczna. No poza tym też są właśnie tam takie wskaźniki jak domain rating, no może o tym później, ale skupmy się na treści. Jeżeli chcemy stworzyć bloga o tematyce urodowej, no to faktycznie musimy ten content wrzucać. Jakby wrzucając ten content, mamy szansę na to, że ten blog zacznie zdobywać widoczność, co jest bardzo istotne dla reklamodawcy. I im więcej go stworzymy, tym większa szansa jest na to, że ten blog zbuduje konkretną widoczność. Szczególnie, jeżeli się skupimy na tak zwanych silosach, czyli budujemy sobie jakiś pomysł na bloga, załóżmy, niech będą to paznokcie, na przykład super manikiry, taka domena, niech będzie. No i zaczynamy na nim budować content o malowaniu paznokci, no to jakby im więcej tego contentu stworzymy na temat paznokci, malowania paznokci, na temat rodzajów, różnych wzorów paznokci, no tym większa szansa na to, że Google zobaczy, że ta strona tak naprawdę no, jest o paznokciach. Jeżeli będziemy pisać o czymś innym, nie wiem, o budowlance na takiej domenie, chociaż nie wiem, dlaczego ktoś chciałby to robić, ale no, tak jest, no to jakby ten content się rozmywa. Ale jeżeli chcemy iść w konkretnym kierunku, a zazwyczaj taki jest, że bloger jest załóżmy specjalistą właśnie w malowaniu paznokci, no to w takiej sytuacji po prostu tworzymy tego contentu możliwie jak najwięcej i najlepiej, żeby jeszcze był okraszony zdjęciami, wideo, no jak najlepiej po prostu przedstawić, być przygotowanym na odpowiedzenie na tą intencję użytkowników, którzy szukają odpowiedzi na dane pytania, czyli szukamy, nie wiem, wzór jakiś tam na paznokcie, no to zróbmy tak, żeby ten nasz artykuł, który my napiszemy, jak najbardziej spełniał tą intencję wyszukiwania tego użytkownika, który szuka informacji na ten temat. Więc po prostu jak najwięcej kontentu, tak naprawdę tutaj nie ma, nie chcę tutaj prawda, tutaj nawijać makaronu na uszy, więc no musi być dużo tego kontentu. Musi być naprawdę dużo, żeby ten blog się rozwijał, żeby faktycznie było go widać. Im więcej kontentu, tym lepiej, więc jakby to pisanie jednego artykułu miesięcznie czy jednego artykułu tygodniowo, no to jest trochę mało. Jeżeli im więcej kontentu zbudujemy, tym szybciej ten blog zacznie rosnąć w danej tematyce. Więc jeżeli macie moce przerobowe, jakby już po waszej pracy, no, zazwyczaj tak jest, że no, pracujemy na etacie gdzieś,
no i potem mamy czas wolny, żeby ten blog prowadzić. Więc jeżeli już chcemy zacząć, chcemy wejść w ten temat, no to albo sami piszemy dużo po godzinach, no albo to podzlecamy, no to już trzeba mieć jakiś budżet. No i to tak jest się, prawda, ze sobą można tutaj przypychać, ale no ja jestem tego zdania, że tak od zera, zaczynając jakby bez jakiegoś większego budżetu na treści, róbmy je sami, róbmy tego dużo, tym szybciej nam się uda to zrobić i wejść w ten biznes. Jest jeszcze jedna kwestia, która mi zwróciła moją uwagę, bo to się pojawiło dosyć wcześnie, że ty dosyć szybko zacząłeś zlecać treści, nie? Myślę, że to jest coś, co też nas, copywriterów, boli i coś, co ogólnie przedsiębiorców boli, żeby oddać komuś robotę. No jak oddać komuś robotę, kiedy ja robię to najlepiej? Więc tutaj jest moje pytanie, czy pamiętasz, co sprawiło, że ty stwierdziłeś, ja to oddam, ja za to zapłacę, ja to oddam, ja nie będę tego robił? Dlaczego? Znaczy, gdzie taki był moment? Jakby już przychody były na tyle duże, że jakby ten content no nie był jakimś bardzo dużym wydatkiem. Znaczy wiadomo, że w skali jakby patrząc, że wtedy tworzyłem content cały jakby przez copywriterów, no tak w skali miesiąca no tam było załóżmy 1/6, 1/7 przychodów, więc no to mimo wszystko było sporo, ale jednak uznawałem, że no ja sam nie dam rady tyle napisać, jakby no jeżeli chcę się rozwijać, chcę jakby rozwijać kilka projektów na raz, no to muszę jakby zacząć to podzlecać, no bo nie jestem w stanie napisać, jeszcze wtedy pracowałem, prawda, albo w agencji, czy gdzieś w hotelu, już nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten moment, ale no było tego bardzo dużo i ja wiedziałem, że jakby no chcę zrobić skalę, no to muszę iść w kierunku podzlecania tych treści. No w innej sytuacji, no to przy już kilku blogach, żeby rozwijać je równocześnie, no to jest bardzo trudne, więc pisanie samemu sprawdza się dobrze, no ale w małej skali. Jeżeli mam jednego swojego bloga, tak jak mówię, że twoja żona ma tego bloga o gotowaniu, no to faktycznie przepisy robi sama, opisuje sama, no i nie ma tu problemu. Robi to jakby z przyjemnością, po godzinach sobie to tam robi, no ale wiadomo, że zobaczy, że jak się uda odpalić mocno tego bloga, no to zobaczy, że okej, no wpadają zlecenia, no to może teraz ten content zlecać komuś innemu, bo w sumie po co jakby przy tym pracować, jeżeli można komuś to podzlecić i z tego czerpać zyski. No tutaj jakby ten moment następuje według mnie, kiedy już te zyski, te przychody są duże, no i zachęcam każdego, kto chce jakby wejść w to dalej, żeby podzlecać. No dobra. Mamy domenę, mamy content. Czy jest coś jeszcze istotnego w budowaniu bloga, który będzie zarabiał hajs? Ewentualnie jak krok po kroku takiego bloga zbudować? W skrócie, w wielkim skrócie. Tak, tutaj też trzeba podzielić bloga na dwa różne blogi. No też o tym wspominam w swoim e-booku, że jakby no tworzenie bloga można zacząć od budowania go samemu i sygnowaniu go sobą, czyli jestem Michał Woroniecki, mam swojego bloga, sygnuję go twarzą i on jest mój, tak naprawdę, nie? Ale też jest opcja stworzenia persony, czyli osoby, autora, który jest fikcyjny, ale tutaj chcę to podkreślić, żeby zawsze był autor tego bloga, nie? Bo już tu nie chcę mówić jakby o też od samego początku, że trzeba postawić szablon, trzeba wybrać odpowiedni szablon, no to jest oczywiste i dosyć tutaj jakby samo krok po kroku opowiedzenie tego, no to właściwie można znaleźć w większości poradników WordPressowych w Google, więc no to naprawdę już nie ma o czym gadać. No ale wracając do tematu, jakby ten autor jest bardzo ważny, ponieważ Google opiera się na takim jeden z algorytmów IEEE i on po prostu mówi o autorytecie, zaufaniu, więc jeżeli strona nie ma autora, no to Google tak na nią może patrzeć to jest ukosa i zdecydowanie warto pomyśleć, żeby stworzyć osobę albo przynajmniej siebie tam wrzucić i zrobić postronę o mnie, zrobić jakieś takie zaznaczenia, że ten autor jest autorem tego bloga, czyli żeby było jakieś zdjęcie, opis tej osoby. Można też założyć social media, co jest dodatkowym czynnikiem, który może wspierać pozycjonowanie takiego bloga. Na przykład jeżeli prowadzimy sami bloga kulinarnego, też na podstawie twojej żony Kasi, że mogę mieć swoje social media, Facebooka, Instagrama, tam wrzucać jakieś fotki tych przepisów, no i to na pewno pomoże. Co jeszcze w takim blogu jest ważne? Ważne, żeby robić dobry podział kategorii. Jeżeli tworzymy blog, no właśnie kulinarny, no to nie będziemy tam wrzucać, nie wiem, kategorii
o podróżach naszych, bo to jakby nie ma związku z tematem. Starajmy się, żeby ten blog możliwie pokrywał kategoriami całą jakby tą niszę, więc jeżeli mamy, załóżmy, kulinaria, no to będzie jednym z kategorii będą przepisy, no to wiadomo, nie? I te przepisy będą podzielone na wiele innych kategorii, obiady, śniadania, kolacje, wysokobiałkowe potrawy i tak dalej, desery. No ale poza tym też można stworzyć takie kategorie, które po prostu mają wzięcie u reklamodawców. No ja akurat jakby już z doświadczenia wiem, które mają, więc w przypadku kulinariów można stworzyć na przykład AGD, no wiadomo, jest jakieś takie sklepy jak MediaMarkt czy MediaExpert, jakieś tam miksery, cudawianki chcą publikować, no to taka kategoria się sprawdza. Do tego porady, no w przypadku kulinariów nie ma akurat dużo tych kategorii, ale zawsze w przypadku każdego bloga polecam, żeby zrobić tę kategorię jeszcze porady, która jest bardzo ogólna. Jeżeli nie pasuje do AGD, nie pasuje do przepisów, jakby nie ma tych przepisów z tej kategorii dużo, no to lepiej to się sprawdzić, żeby wrzucać się porady. Więc to taka porada ode mnie, żeby tak było. Co jeszcze na takim blogu? Wiele osób popełnia błąd i po prostu nie dba o warstwę wizualną. Więc to po prostu musi być ładne, nieważne, czy robimy to jako my, czy jako... No jako my to powinno być w ogóle ładne, no bo szkoda jakby, żeby blog, który sygnujemy swoją twarzą, był brzydki. No ale jeżeli robimy to za pomocą person, czyli osób, które... podstawionych autorów fikcyjnych, no to wtedy też warto zadbać, żeby to wyglądało lepiej niż zaplecze SEO. Od razu wyjaśnię, zaplecze SEO, no to po prostu strona stworzona typowo pod pozycjonowanie innych stron, więc trzeba trochę jakby odwrócić się i pokazać algorytmom, które tak naprawdę oceniają naszą stronę, algorytmy wyszukiwarek, że ta strona, no jednak ktoś ją trochę zadbał, że jest autor, jest zadbana wizualnie, ma fajne kategorie i w ogóle jak ma dobry content, no to jest przepis na sukces, więc w przypadku takiego bloga kulinarnego taki przepis na sukces, no to jest złożenie tych wszystkich części do kupy. No wiadomo, że tam są różne wtyczki, właśnie to tutaj wspomniałeś o linkowaniu wewnętrznym, można dodać wtyczki, które nam pomagają to robić, można to robić ręcznie, no a to też jest potrzebna wiedza SEO, żeby faktycznie to połączyć dosyć sensownie. No to właściwie połączenie tych trzech czynników, czyli dobry content, ładny szablon z dobrymi podziałami kategorii, no jeszcze dobra domena, no chyba tyle. Okej, to jak mamy elementy, które blog powinien mieć i które powinien mieć dobrze, jak już mamy te porady, to teraz w drugą stronę, czyli jakie są najpowszechniejsze, najpopularniejsze błędy, jakie ludzie popełniają przy blogach, przez które blogi nie zarabiają hajsu? No przede wszystkim nie dbają właśnie o tą warstwę wizualną, o odpowiednie parametry, bo może się wydawać, że znaczy to też potrzebna wiedza techniczna, taka bardziej SEO-owa. No jeżeli powiem tutaj o tym domain ratingu od razu, nie? Bo to jest taki parametr obrót z różnymi mitami. Domain rating to jest taka wewnętrzna, znaczy parametr narzędzia Ahrefs, który pomaga, no jest głównie stworzony dla osób pracujących w SEO i tak naprawdę on ocenia jakby jakość domeny, a tak naprawdę no to jest po prostu bardzo łatwo manipulowalny czynnik, który zależy od po prostu jakości linków, które przychodzą, ale tak naprawdę są często linki spamowe, robione specjalnie po to, żeby ten domain rating podbić, ale mimo wszystko warto, żeby to zrobić, więc często, znaczy ja sam korzystam z pakietów na przykład, nie wiem, z Fivera, czy z polskich odpowiedników, czy sam ze swojej strony podbijam DR, no bo po prostu ludzie chcą, żeby ten DR był wysoki, nie wiadomo po co, ale zarówno WhitePress, jak i Linkhouse gdzieś tam wspominali w swoich publikacjach, że DR jest jednym z najczęściej wyszukiwanych, znaczy filtrowanych czynników w ich listingach. No czyli jest tam baza portali, no i reklamodawcy wyszukują sobie, okej, no to chcę mieć duży DR. No to jakby, jak chcę mieć duży DR, to proszę bardzo, jakby nie ma tutaj problemu. Tak, więc ten niski DR to jest jeden z problemów. Tak, no i też wspominamy o tych kategoriach wcześniej, więc jeżeli tworzymy bloga w określonej niszy, no to nie róbmy złych kategorii, jakby nie róbmy kategorii, które nie pasują do bloga, czyli tworzymy blog, no powiem też na innym przykładzie, blog kobiecy, no to róbmy kategorie, które pasują jakby do kobiet, czyli uroda, moda, jakiś lifestyle, który jest odpowiednikiem porad, żeby tam wrzucać więcej rzeczy, może jakieś dziecko, może
ciąża. No, róbmy takie tematy, ale nie wrzucajmy podróży, budowlanki, motoryzacji, czy no, musimy też właśnie te kategorie ubierać dobrze w słowa. Więc jeżeli robimy urodę, no to nie róbmy, nie wiem, mój wygląd na przykład, albo tak rzuciłem teraz z głowy, czyli z niczego. Bardzo, żeby to było konkretne, jasne, jak osoby szukają takich kategorii, myśląc osoby, mam na myśli reklamodawców, czyli firmy, SEO-owców, którzy szukają po prostu linków do swojej kampanii, oni wchodzą na stronę, mają dosłownie jest kilka sekund na to, żeby oni zobaczyli na to, że jest to kategoria uroda, moda, okej, okay, ja tu chcę linka, zgadza się, nie wiem, linki się zgadzają, wszystko jest okej. Okay. Natomiast te kategorie to jest druga rzecz. Żeby nie zdradzać za wiele, jest tego sporo i nie damy rady tego streścić w godzinnej ani półtora godzinnej rozmowie. Wszystko jest w e-booku, którego postanowiłeś stworzyć, co dla mnie jest trochę dziwne, bo SEO-wcy niechętnie dzielą się wiedzą. I w sumie jest takie pytanie, krąży mi po głowie, odkąd pierwszy raz widziałem, że takiego e-booka wydajesz. Dlaczego postanowiłeś go wydać? Dlaczego postanowiłem wydać? Znaczy, to nie jest jakaś wiedza tajemna, to nie jest jakaś wiedza bardzo trudna, ale ja widziałem tak, no raz, że to było dla mnie takie wyzwanie, no takie to było wyzwanie dla mnie po prostu, żeby zebrać tę wiedzę do kupy i zrobić z niej e-booka. Chciałem po prostu spróbować, czy w ogóle jestem w stanie to zrobić. A dwa, że takiego e-booka w ogóle nie było, że nikt tego już nie zrobił, nie widziałem, szukałem w polskim internecie zagranicznym, no to naprawdę są jakieś bardzo szczątkowe publikacje na temat artykułów sponsorowanych. Więc to jest drugi taki temat, dlaczego to zrobiłem. A trzeci, no jakby ta wiedza to nie jest też z e-booka, to nie jest takie złapanie za rączkę i choć pokażę ci, że to jest krok po kroku, pokażę ci instrukcję stworzenia bloga, nie? No nie, no to jest zbiór porad i wskazówek, które bardzo dobrze nakierowują. Więc jeżeli ktoś jakby chce spróbować zrobić bloga, no to jeżeli przeczyta tego e-booka, zacznie się uczyć SEO i zainteresuje się po prostu samą tą tematyką, no jest duża szansa, że ten e-book mu po prostu bardzo pomoże. A jakby czwartym powodem, dlaczego to zrobiłem, mogę sobie stworzyć konkurencję, tak naprawdę, ale no, zapotrzebowanie na linki jest tak duże, że no, nie widzę tutaj jakby przeciwwskazań, no bo cały czas rynek jest bardzo chłonny i no, potrzebujemy cały czas nowych miejscówek, więc nawet jeżeli ktoś stworzy, nie wiem, podobną sieć jak ja, nie wiem, 100 portali, 200, 300, 400, no to jakby tutaj nie ma dla mnie zagrożenia, że cokolwiek z tym się stanie, no bo też będę się cieszył, że ktoś powie, no słuchaj Michał, no dzięki tobie po prostu zacząłem tworzyć portale, no zrobiłem ich 100 i dzięki temu zarobiłem kupę kasy, no i prawda, mogę tobie podziękować za to, że tą wiedzę z tego e-booka pozyskałem. Jakby no, ja też nie mam jakichś takich zacietrzywionych, nie wiem, czy to jest dobre słowo tutaj, że to moje, prawda, to moja wiedza i to tylko moje, prawda, tajniki. Nie no, ja bardzo otwarcie rozmawiam, myślę, że tutaj wiele osób potwierdzi z branży, bo często z ludźmi rozmawiam, że jakby nie mam tajemnic, żeby się podzielić swoją wiedzą, jakimiś tam insightami. Jak ktoś mnie zapyta, no to zazwyczaj nie pozostawię go bez odpowiedzi. No bo jak też uważam, właśnie to nie jest wiedza tajemna, że tutaj trzeba jakiejś wiedzy programistycznej, czy nie. Tutaj potrzebna wiedza kontentowa, trochę wyobraźni, trochę SEO, no ale myślę, że tutaj każdy, kto po prostu wejdzie w ten temat i będzie naprawdę chciał, no to raz, że w e-booku znajdzie sporo informacji, a dwa, na bardzo wiele innych ścieżek, więc jeżeli będzie się uczył i rozwijał, tworzył swojego bloga, no to ja jestem przekonany, że to mu się uda. Ja tutaj trochę zaspoileruję, a trochę zajawię temat, bo ja miałem przyjemność już tego e-booka widzieć i dwa fajne patenty, które stamtąd wyłapałem, to jest jak wyceniać linka w ogóle, bo ja o tym nie myślałem, nie? Za ile takiego linka bym puszczał i po lekturze się okazało, że puszczałbym go przynajmniej o połowę za mało, więc to jest fajne, plus to, że pokazuje, ok, dobra, jestem w tym punkcie, to teraz powinienem zrobić to i to, żeby dojść do takiego punktu, nie? Że, bo przez dłuższy czas siedziałem i się zastanawiałem, dobra, no to teraz zrobimy treści, będziemy wrzucać dużo przepisów, ile się da. W ogóle wiesz, jak upierdliwe jest tworzenie przepisów? Bo to trzeba, to się zaczyna od pójścia do sklep, to się zaczyna nawet jeszcze wcześniej, trzeba wymyślić,
uzgodnić z żoną, co ona na ten obiad będzie robić. To jest trudne. Wiesz, jakie to jest trudne? Ja mówię na przykład, że chcę gulasz, ona mówi, że nie będzie tego robić, bo jej się nie chce. Ramen któregoś razu wymyśliła, robiła 6 godzin zupę, która smakowała jak, wiesz co, jakbyś tak sobie pomoczył w wodzie grzyby przez, nie wiem, pół dnia, to mniej więcej tak smakowało, nie? Powiedziała, więcej tego nie będzie robić, ale przepis na blogu jest, nie? I ten e-book fajnie to pokazuje, dobra, czyli dobra, rzucamy to, ja już nie będę czekał na reklamy. 4 razy mi odrzucili weryfikację do AdSense'a, nie? Nie spełnią wymogów jakościowych. No myślę, dobra, chuj w tego AdSense'a, będziemy robić artykuły. I to jest też fajne właśnie, że ten e-book pokazuje, co teraz. Co teraz, na przykład rzuć te reklamy, idź na tego Fivera, podbij sobie DR-kę, zrób content, opublikuj się tu i tu i tyle weźmiesz za tego linka i w skali miesiąca możesz wziąć tyle i tyle. I to jest fajne. Tak, ja tutaj mogę jakby powiedzieć jakby co do przepisów, jakby ty mówisz o tych przepisach, no ja mam parę portali kulinarnych, jakby powiem tak, ty mówisz właśnie o tworzeniu przepisów w taki bardzo sposób, powiem tak, bardzo dokładnie. Rzemieślniczy, dokładnie. Ja sam kupiłem kilka blogów kulinarnych. Jeden do znanego blogera, to już nie chcę tam mówić, kto i jak, no ale on tworzył właśnie te przepisy bardzo dobrze i ten blog faktycznie siedzi i on jakby tam nic nie dodaje więcej, no bo szkoda mi psuć jakby jakość tego bloga. Ale mam też takich parę projektów, gdzie dodawałem przepisy po prostu tworzone przez AI. I tylko zleciłem po prostu dodanie tam zdjęć pasujących, no bo ja może mieć problemy z dodawaniem tam bardzo dokładnych zdjęć, załóżmy, nie wiem, kaczka z żurawiną i z jabłkami, no taki przykład. Ciekawostka, tu ci przerwę wtrącę, mała dygresja, robiłem właśnie z AI zdjęcie pieczonej kaczki i jest, wyobraź sobie, wypluło całą kaczkę upieczoną, a tu normalnie głowa kaczki, nie? Tak myślę, no jak? No, przecież ta kaczka... No. Właśnie o to chodzi. Znaczy, ja właśnie, ja wrzucałem, no myślę, że na tych portalach, mam taki jeden projekt, no tam wrzucałem setki, myślę, tych przepisów tworzonych przez AI, no a to było wiadomo, że to był tylko jakiś tam wstęp krótki, były składniki, potem był przepis, to było tyle. Jakby tam było tylko jedno zdjęcie wyróżniające, które dodawało mi po prostu copywriter, czy tam, znaczy może nie copywriter, tylko osoba, no po prostu to tak zwani studenci, mogę powiedzieć, nie? Po prostu, czyli no, więc dodawałem te zdjęcia i to żarło, jakby te przepisy były bardzo wysoko, ale to jest taki myk, że to były przepisy po prostu z bardzo niskim wolumenem wyszukiwania. Żeby tutaj trochę odsłonić rąbek tajemnicy, no to są takie przepisy, które miesięcznie wyszukiwania są bardzo nieduże, czyli załóżmy w narzędziu Senuto możemy sobie to sprawdzić, wpisujemy jakiś tam przepis i patrzymy, okej, okay, no to jeżeli przepis ma 50 tysięcy wyszukiwań, no to okej, okay, no to tu raczej nie mamy czego szukać, nie? Ale jeżeli ma 100 na przykład wyszukiwań, no to okej, okay, no to już tutaj jest szansa na to, że on jest rzadko wyszukiwany, czyli duże marki się nim jeszcze nie zainteresowały. Więc tutaj też mogę polecić, załóżmy, tworzenie też od razu silosów, czyli załóżmy, robimy sobie, wymyślamy sobie jakiś przepis, załóżmy jajecznicę. O, robiłem jajecznicę, no to różnych kombinacji jajecznic jest bardzo dużo. Jajecznica z chórkami, z innymi grzybami, z mięsem, z serem. No, nie pamiętam, ile tego dokładnie było, ale no myślę, że około 100. No, może nawet 150 tych artykułów było, nie? Jakby ja to wrzuciłem, no to od razu, nie wiem, minęło ze 2 tygodnie może, no i od razu zaczęło żreć, czyli zdobywać ruch i widoczność, więc no są takie dosyć proste tematy. Wystarczy po prostu przyszedł pomyśleć, dobry, no to mam portal kulinarny, blog kulinarny i chcę zrobić przepisy. No to może na przykład jajecznica, no bo czemu nie? Ludzie szukają przepis na jajecznicę, chociaż nie wiem, co ich do tego skłania, żeby jak to wybić jajka i wrzucić kurki, no ale rozumiem. Więc zrobiłem 100-150 takich artykułów, no i to faktycznie zaczęło fajnie działać i jeszcze zrobiłem to za pomocą AI, czyli w ogóle po kosztach, no i naprawdę działa to super, więc no to jest taka jakby druga opcja, która jest mniej jakby rzemieślnicza, może mniej podbudowanie brandu, ale na pewno podbudowanie widoczności, podbudowanie po prostu swojego portfolio i zarabiania pieniędzy jest tak najbardziej poprawne. No dałeś mi teraz do myślenia, teraz będzie przez 3 miesiące jajecznica. A to myślenie jest super, jakby od razu otwiera inne klapki w głowie, że ta jajecznica to jest tylko jeden z wielu pomysłów, nie? Bo tak naprawdę no, niewiele osób szuka przepisów na jajecznicę,
no bo te kurki, okej, trzeba posmażyć, ale na czym, ale w jakiej temperaturze, no to tutaj można to dać, nie? Więc to naprawdę z opcji, jak tak się siądzie i pomyśli o tych przepisach, no tego jest mnóstwo, nie? Tego naprawdę może być mnóstwo, więc no tutaj ta doza wyobraźni się przydaje w SEO, no bo naprawdę można wymyślić fajne rzeczy. I bardzo proste, które pozwolą zbudować fajną widoczność dosyć szybko. No, nawet bardzo szybko, jeżeli masz się fajną ekspirkę, albo nawet świeżego bloga, no to tam trochę to dłużej potrwa, ale nawet tam rzucając z fajnymi zdjęciami, możemy nawet, nie wiem, sami tą jajecznicę sobie zrobić. To jest naprawdę fajny temat. Zrobimy tą jajecznicę, no i po prostu podmieniamy składniki, tak? Czyli nawet mamy, nie wiem, 10 jajek wrzucimy i potem wrzucimy te kurki, wywalimy te kurki i wrzucimy, nie wiem, salami i potem zrobimy jajecznicę z salami, z kurkami. No i to jest kolejna jakby ten. No wiadomo, że z każdym wyjęciem składniku będzie traciła swoją wartość estetyczną, no ale to jest taki pomysł, żeby dodać jakiś content, który jest unikalny. No wiadomo, że tych jajecznic jest no bardzo wiele opcji i też nie wszystkie znajdziemy po prostu w jakichś tam darmowych bazach zdjęć, no ale taki pomysł ode mnie. Jajecznica plus własne zdjęcia, myślę, to jest taki fajny przepis na blog kulinarny. Dobra, to z jajecznicą się z tego odcinka wytnie, bo ja się nie lubię dzielić pomysłów, żartuję. Może zostać, ja tu sobie wynotowałem dwa inne pomysły, ale nimi już się nie podzielę, będziemy to sukcesywnie z żoną wdrażać. Nie wiem, jak ja to wszystko przejem, bo to wiesz, to nie jest tak, że przepis robisz zdjęcia i wrzucasz na stronę, a przepis idzie do kosza, tylko ktoś to musi zjeść i jeszcze pół biedy, jak przepis wyjdzie, nie? Ale raczej wychodzi wszystko. Także to jest taka poboczna korzyść z takiego bloga, plus można się sporo nauczyć, co wiele osób myślę, że pomija. No bo jeśli wrzucasz nawet z AI te wpisy, to siłą rzeczy jakoś ta wiedza do ciebie wchodzi. A skoro mówimy o wchodzeniu wiedzy do głowy, pisałeś w e-booku, że przez te lata przerobiłeś dziesiątki, jeśli nie setki copywriterów. No i jakie masz wnioski na ten temat? Jakie błędy u nich się pojawiają najczęściej i czy można znaleźć dobrego copywritera za 5 zł? No, powiem tak, sam Mickiewiczem nie jestem, więc nie chcę tutaj się wypowiadać za bardzo brutalnie, ale no jeżeli chcemy pracować w zawodzie copywritera, no to wypadałoby no umieć napisać parę zdań po polsku, tak żeby ktoś ciebie zrozumiał. A to często nie jest takie proste, jakby przy tych współpracach niejednokrotnie jakby brałem jakieś tam testowe teksty, no i tego się nie dało czytać, jakby no nie miało to sensu, albo ktoś chciał po prostu, nie wiem, pisał źle i chciał, nie wiem, 30-1000 znaków. No drugim takim dla mnie to jest dyskwalifikująca rzecz, nieterminowość. Jakby jeżeli masz kilka portali, jeżeli ja chcę budować na nich widoczność, no to ja potrzebuję treści stale dostarczanej, czyli po prostu ja zlecam, umawiamy się na termin, okej, słuchaj, mamy, nie wiem, 2 tygodnie na to, podrzucaj mi codziennie jakieś teksty, no bo ja ich potrzebuję, chcę budować widoczność, no i jakby nie ma przepaść, nie? No a tutaj już na kolejny dzień się, prawda, się coś wysypuje, już ktoś mówi, że tam u lekarza był, jakiś tam, no takie wiadomo, już się robi mijanka, już tutaj jakieś wymówki. Jakby ja jestem świadomy tego, że no są wypadki losowe, ale jak wypadki losowe są co drugi dzień, no to robi się już trochę nieprzyjemnie, bo to nie jest jakby też, mówiąc brutalnie, mój problem, ja po prostu potrzebuję treści. Więc no jakby tutaj jakby teraz mówiąc do osób, które są też wydawcami albo blogerami, sugeruję zawsze brać kilku copywriterów do jednego projektu. Więc jeżeli po prostu chcemy budować bloga, sobie rozkładamy go na kategorie, no to bierzemy do jednej kategorii jednego copywritera, do drugiego, żeby stale coś było, nawet jeżeli coś się wysypie albo ktoś, no to wtedy po prostu mamy te treści stale dostarczane i możemy po prostu budować dalej swojego bloga. Co jeszcze z copywriterami? No różne historie miałem śmieszne, może tam nie chcę się dzielić, bo tam niektóre są takie oczywiste, że te osoby po prostu będą wiedziały, że to o nich i nie chcę tego mówić, no ale dostawałem, nie wiem, opiew, że nie zapłaciłem godzinę po oddaniu zlecenia, a ta osoba akurat potrzebowała gotówki. No. Jakby dla mnie to wiadomo, każdy potrzebuje pieniędzy, ale ja jestem bardzo terminowy w płaceniu faktur, ja zawsze dostaję fakturę, to płacę od razu. No wiadomo, słuchaj, jestem w sklepie, no nie będę teraz sprawdzał tych tekstów, więc no dla copywriterów taka uwaga, że no miejcie litość i poczekajcie czasem ten jeden dzień,
bo nie zawsze się da taką fakturę opłacić, a to po prostu psuje atmosferę, bo jeżeli ja dostaję taką wiadomość, no to ja się porównałem tak z dwoma osobami, które po prostu bardzo naciskały na tą błyskawiczną wypłatę pieniędzy. No więc to jest taki nieprzyjemny temat. No a tak poza tym, co tu jeszcze takiego jest? No w tych czasach AI, jakby no to jakby wartość zleceń copywriterów spadła. Z tego, co ja słyszałem, to mają problemy copywriterzy z utrzymywaniem zleceń, więc jakby też można tutaj pomyśleć o tym, żeby trochę zmniejszyć stawki, no bo ja nigdy nie zapłaciłem więcej niż 10 zł za 1000 znaków. Nigdy. Nawet nie wiem, czy zapłaciłem 10. Myślę, że maksymalnie zapłaciłem 8 chyba. 8 zł za 1000 znaków. Na tym zbudowałem podstawę swoich blogów, więc no tutaj jakby taka wskazówka, że no jakby ta jakość tych tekstów była wystarczająca do tego, żeby budować widoczność i jakąś tam wartość informacyjną, która w oczach Google była wystarczająca do tego, żeby tą widoczność mi po prostu dać. Więc jeżeli chcemy zarabiać jako copywriter, no to pisać takie teksty będzie lifestyle'owe, wiadomo, że jak tutaj Daniel jest specjalistą od ubezpieczeń, to wiadomo, że on ma bardzo głęboką wiedzę na ten temat, więc no tutaj te pieniądze będą znacznie większe za 1000 znaków, ale jeżeli piszemy takie treści typowo lifestyle'owe, pierwszy taki przykład, jaki przyszedł na głowę, no to ja mam sporo portali, gdzie piszą o związkach po prostu, czyli jak zagadać do chłopaka na przykład, nie? No to wiadomo, że nikt nie zapłaci za to 50 zł za 1000 znaków, bo to jest naprawdę, można wymyślać niestworzone rzeczy, a one i tak będą w miarę okej, okay, więc nie jest to żadna wiedza specjalistyczna, więc po prostu myślę, że w takiej sytuacji no warto pomyśleć, czy nie chce się pisać dobrze takich tekstów i za niższą stawkę, no a takich, co właściwie można wypluć w ciągu pół godziny tak naprawdę, nie? No to takie, no to właśnie tyle ode mnie, chyba więcej uwag do copywriterów nie mam, więc ta pierwsza rzecz to na pewno umiejętność pisania poprawną polszczyzną, żeby to było składne, miało sens i dało się doczytać po prostu, bo inaczej to dyskwalifikuje. Terminowość to jest w ogóle dla mnie absolutna rzecz, która no, musi być, no bo ja też mam swoich klientów, ja potrzebuję tych tekstów. W terminie ustalamy termin, te teksty są. I tutaj jakby nie ma dyskusji. No a trzeci, żeby za bardzo nie naciskać na wypłaty. Wiadomo, że niektórzy się ociągają, ale też trzeba mieć na uwadze to, że po drugiej stronie też jest człowiek. Dokładnie. Ja mam tutaj dwie uwagi do copywriterów. W takim razie na podstawie tej twojej wypowiedzi wybrzmiewają dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli AI wypluwa lepsze treści niż ty jesteś w stanie stworzyć, to nie jest problem z AI, nie jest problem ze zleceniodawcą, tylko problem jest z jakością twoich treści. Ktoś się może obrażać, że AI zabrało mi pracę, no ale dlaczego AI zabrało ci pracę? Jeśli AI tworzy, tak jak powiedziałeś, nie wybitne, bo ani Google nie potrzebuje wybitnych treści, ani użytkownicy Google'a nie potrzebują wybitnych treści. Tak naprawdę, jeśli nie piszesz powieści jakiejś przygodowej czy kryminalistycznej, to nawet powieści kryminalistyczne na litość boską nie muszą być wybitne. Ile masz Mistrzów i Małgorzat? Jedno. A Remigiusz Mróz pisze w 2 tygodnie książkę, która zarabia mu 1 000 000 zł w ciągu roku, załóżmy, nie? Czy Blanka Lipińska. Czy Blanka Lipińska napisała wybitną książkę? Nie. Mało kto potrzebuje w internecie wybitnych treści. Przeciwnie, powiedziałbym nawet, że człowiek potrzebuje proste treści. Człowiek nie chce się zmużdżać. Więc jeżeli ty tworzysz treści gorsze niż AI, to podciągnij jakość treści. Ludzie czasem, wiesz co, spotkałem się z taką opinią, że AI powinno się zdelegalizować. Bo copywriterzy stracili pracę, więc AI powinno się zdelegalizować. Kompletna aberracja. Druga rzecz, która wybrzmiała delikatnie, to jest specjalizacja, bo jak powiedziałeś, skoro się znam na ubezpieczeniach, ja przetestowałem kilka modeli językowych do tworzenia treści z zakresu ubezpieczeń, jak na razie żaden nie daje rady. Dopiero mniej więcej od kilku miesięcy ChatGPT 4.0, czy tam 4.0, jakkolwiek on się nazywa, był w stanie odpowiedzieć mi, ile wynosi kara za brak OC w Polsce i dlaczego tyle. Do tej pory wszystkie modele językowe mówiły, że jest mandat, że jest wykroczenie i że kara może wynosić do kilku tysięcy złotych, co jest bzdurą. Więc to specjalizacja plus podnoszenie jakości, plus coś, czego AI nigdy nie będzie miało, czyli kontakt z klientem, czyli to, że ja mogę przykładowo przyjść do ciebie i porozmawiać i się zapytać, o co ci chodzi. I też warto mieć świadomość tego, że te treści muszą być
dostosowane do projektu, czyli ty jeśli potrzebujesz dużo treści szybko, wystarczających, to też nie będzie się nikt spuszczał nad każdym artykułem z kolei, nie? Tak myślę, to nie jest tak jak powiedziałeś z przepisami, nie? Że potrzebujesz 150 przepisów na jecznicę, no to ciach wej, automatyzacja, jakieś zdjęcia z internetu i siema, poszło, że nie będziesz robił 150 jajecznic, żeby zrobić ładne zdjęcie, nie? Więc świadomość. Znaczy, no ja też jestem zdania jakby, że no, specjalizacja teraz dla copywriterów jest trochę taka ratująca, bo właśnie te ubezpieczenia, czy jakieś takie tematy finansowe, zdrowotne, no to są takie tematy, które jednak no, wymagają ręki specjalisty. Z kolei w przypadku treści prostych, bardzo takich typowo informacyjnych, załóżmy, nie wiem, ile kalorii ma pierś z kurczaka, no to wiadomo, że nikt nie będzie chciał, żeby copywriter pisał takie treści, tylko to będzie wrzucone w AI, no bo AI zna na to odpowiedzi, zostało naładowane tą treścią już jakiś czas temu, więc to jest bardzo prosty tekst, który tak naprawdę nie wymaga ręki człowieka, żeby go napisać, więc w przypadku copywriterów, no to zdecydowanie ta wyspecjalizowanie się w danej tematyce na pewno daje szansę na ciągłość zatrudnienia, bo w obecnej sytuacji jakby sam tworzę dużo treści przy pomocy AI, ale wiadomo, że ja celuję, jakby ja zarobkowo celuję w treści, które są proste do napisania w AI, czyli takie no bardzo, no takie typowo treści właśnie proste, informacyjne, które nie wymagają jakiejś tam wiedzy, analizy, no bo ja tego nie potrzebuję, ja potrzebuję zbudować widoczność, ja potrzebuję zbudować ruch, jakieś parametry i to jest tak naprawdę jedyne, co mnie interesuje. Więc no tutaj no nie widzę innej drogi dla kopii niż robienie tej specjalizacji długoterminowo, no bo AI jest coraz lepsze. Jest coraz lepsze i będzie coraz lepsze, no bo już nie stopniemy z tego rozwoju, więc no ja tak jestem zaskoczony już jakby jakością treści AI i tak jak mówiłeś, no AI pisze czasem lepiej niż copywriterzy, więc no tutaj jest kwestia tego, żeby się po prostu trochę podciągnąć w jakości i jeżeli ktoś nam oferuje napisanie prostych treści w niższej cenie, no to nie ma co się obrażać, tylko jeżeli chcemy zarobić, no to to bierzmy, bo w jednej sytuacji, jak gość pogrzebie i zobaczy, że może to napisać AI bez problemu, no to po prostu pójdzie w to i zapłaci tak czy siak 10 razy mniej niż by zapłacił copywriterowi. Więc to zależy, co chcemy osiągnąć. No, albo celujcie po prostu w specjalizację i bierzcie kilkadziesiąt, czy nawet nie wiem, kilkaset złotych za 1000 znaków, no bo też takie sytuacje się zdarzają, no albo róbcie dużo treści tańszej. No, widziałem dużo osób obrażających się na grupach za to, że moi koledzy, czy też ja wrzucałem jakieś oferty, szukam kopii za 10 zł, za 1000 znaków, no już to jest złodziejstwo i dramat, no ale zgłaszały się osoby, ja sobie robiłem listę w arkuszu i tak naprawdę no 30% było poniżej tego 10 zł, więc no kogo ja wybiorę? No, wezmę sobie te poniżej tych 10 zł, przeanalizuję, jak oni piszą treści, no i wybiorę, co piszą najlepiej, bo mi zależy na dużej ilości treści, więc ja nie będę płacił za 1000 znaków 50 zł, tylko będę płacił 7. I będę miał wynikowo bardzo podobny tekst do tego, który bym dostał za 50 zł. No bo to jest taki prosty temat, że tutaj nie ma jakby, no to się nie ma w czym pomylić. Nie ma tej możliwości pomyłki. Więc no tutaj taka kwestia do zastanowienia się, czy to w którym kierunku chcecie iść i jakby może to trochę was nakieruje, gdzie tu można szukać kasy. Fajny temat poruszyłeś, bo też się kiedyś za to obruszałem, a potem zacząłem prowadzić biznes i myślę sobie tak, no w sumie to jest w jakiś sposób uzasadnione, bo żeby była jasność, te treści, o których my teraz mówimy, te, które mają być wystarczające, które nie można się pomylić, to jest taka sytuacja jak potrzeba posiadania samochodu, przy czym mówię tutaj o potrzebie posiadania samochodu, nie limuzyny, ten samochód nie będzie zarabiał, ten samochód nie będzie woził 3,5 tony piasku, nie będzie woził prezydenta Niemiec, Japonii, Francji, po Polsce. Ten samochód nie będzie stał na wystawach. On nie musi kosztować 300 tysięcy złotych. Ty potrzebujesz samochodu, żeby miał hak, gaz i przejechał z punktu A do punktu B nie gasnąc. Więc jaki samochód kupisz? Jeżeli masz takie wymagania, jaki samochód kupisz? Kupisz sobie Merca za 300 koła, czy kupisz sobie Fiata Pandę za 10? No, kupisz Fiata Pandę za 10, proste. I ktoś, kto chce sprzedać Mercedesa za 300 tysięcy, obraża się, że ty chcesz kupić Pandę za 10 tysięcy złotych. To jest irracjonalne, nielogiczne.
No i dużo właśnie, często tak są ogłoszenia na grupach copywriterów. No i głównie komentarze to są takie, że no złodzieju ty, nie? Więc no jakby, a i tak się osoby znajdują, więc no to jest kwestia do przemyślenia po prostu, no to są treści, które nie wymagają bycia Mickiewiczem, prawda, copywritingu, tylko wymagają po prostu siedzenia i klepania tak naprawdę. To jest takie klepanie, właściwie to z głowy można wszystko pisać, a z tego jest jakaś tam kasa. No wiadomo, że jakby ja na swojej potrzeby potrzebuję treści niższej jakości, ale no wiadomo, można szukać, nie wiem, zleceń od dużych firm, od aptek, ale trzeba wtedy być specjalistą, bo najczęściej oni zlecają wtedy lekarzom, a firmy ubezpieczeniowe zlecają specjalistom od ubezpieczeń, albo właśnie no albo no, na przykład, no, na to na twoim przykładzie, Daniel, że to ty właśnie ubezpieczenia robisz, no to dokładnie wiesz jakby o czym piszesz i w biznesie wiedzą, że to ty piszesz o tym, no i oni dadzą to tobie, a nie jakiejś osobie, która się na tym nie zna, no bo oni potrzebują treści, które są sprawdzone, mają poparcie w jakiejś tam literaturze czy czymkolwiek innym, no i oni dadzą to tobie, a jeżeli ktoś chce pisać o związkach, no to da to komukolwiek, kto umie napisać tekst tak naprawdę, byleby było taniej, więc ja jestem w tej drugiej grupie, no i tyle, no nie ma co się obrażać, po prostu jeżeli wam nie pasuje stawka, mówiąc tak brzydko, no to musicie się specjalizować, a jeżeli nie, jeżeli chcecie zarobić, to bierzcie co naprawdę wypada, no wiadomo, że 3 zł za 1000 znaków to jest trochę już przesada, nie? Ale tak już 7-8, no to już przy skali odpowiedniej, no to można zarobić. No ja powiem tak całkiem szczerze, że copywriterki potrafiły mi zarabiać po 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Z takich treści, nie? Pisały, nie? No więc no, to taka dosyć godna stawka. Pewnie nie pisały 8 godzin dziennie czy 10, tylko 3, 4, ale zarobiły całkiem fajne pieniądze, nie? Więc to jest kwestia do przemyślenia. No tutaj, żeby doprecyzować, dawałem ostatnio, bo ty dawałeś takie zlecenie i parę jeszcze innych osób dawały takie zlecenie i była ta odpowiedź, że wy się możecie tu oburzać, a my i tak mamy kilkaset zgłoszeń. Myślę, nie no, ściemniają, podpuszczają, nie? Dałem takie zlecenie, nie wiem, pewnie, zresztą widziałeś, dałem takie zlecenie i dostałem 200 zgłoszeń. Dostałem 107 zgłoszeń z Facebooka, z czego 5 po terminie, gdzie zaznaczyłem, że jest nieaktualne, czyli już 5 osób nie umie czytać ze zrozumieniem, co mnie strasznie wpienia. I drugie 100 zgłoszeń z Yuzmi. I to jest prawda, co mówisz, nie? Że dajesz zlecenie za 10 zł, część osób się obraża, część osób się po prostu na to zgłasza. I ja bym chciał, i pewnie doczekam tej sytuacji, że ktoś, kto będzie się obrażał, się na to zlecenie zgłosi, nie? Więc wcale by mnie to nie zdziwiło. Znaczy, no, miałem takiego gościa kiedyś, co mnie, wiesz, zelżył mnie. W jednym miejscu, a później się zgłosił na zlecenie, myślę, tak no trochę nie fajnie, nie, wiesz, no bo tu mnie obrażasz, a tu się zgłaszasz, no to się zdecyduj. Więc to jest taki moment dla otrzeźwienia, myślę, dla wielu nie copywriterów, tylko bardziej SEO copywriterów, którzy do tej pory dobrze, wygodnie sobie żyli z tych treści, o których mówisz, po 7-8 zł za 1000 znaków, a przyszło AI i te treści po prostu im wzięło. Tak, no to no, miałem podobną sytuację z copywriterem, który też właśnie mnie obraził przez to, że nie wypłaciłem kasy mu na ten sam dzień. Dostałem zjebkę od niego, no a już tam, nie wiem, może minęło z pół roku, ja tam się ogłaszałem, no on napisał ten, no czy jakieś zlecenie mam dla niego, nie? No ja tak pomyślałem sobie, no dobra, nie, to trochę sytuacja jak z tym Avonem, że ty dwuliczowa, a tutaj czy chcesz coś z Avonu, nie? No tak... trochę tak wyszło, nie? Więc no, wiadomo, że nie dałem mu, no bo jakby ja tam drugą szansę mogę dać, ale trzeci, czwarty to już trochę no, trochę już głupio, nie? Więc no, podziękowałem mu ładnie, ale no, no, no tak jest, szczególnie, że ten rynek copywriterów jest naprawdę trudny, bo z tym AI jest naprawdę, naprawdę dużo osób straciło zlecenia i te 200 odpowiedzi to jest prawda, no ja dostaję nawet może nie teraz, ale załóżmy, nie wiem, dzisiaj bym wrzucił ogłoszenie, no to ja bym przez miesiąc by dostało odpowiedzi, bo ja nie piszę, że jest nieaktualny. No, miesiąc, jeżeli dostaję odpowiedzi na ogłoszenie, to pada do innych, jakby ja już tam nie weryfikuję nawet, bo ja tam kogoś znalazłem, już nie sprawdzam, tylko wrzucam na swoją listę w arkuszu, ewentualnie dopytam, ile ta osoba chce za 1000 znaków, no to tam były duże rozstrzały, jakby no od razu, nawet te osoby za 50-60 to zapisywałem, ale wiadomo, że no to nie dla mnie, nie? Tu, że nie wezmę ich, ale po prostu będę miał je na uwadze. No tak, ale naprawdę osób jest
osób do pracy w copywritingu jest bardzo dużo chętnych, a zapotrzebowanie małe, więc nie ma co się obrażać na stawki tak naprawdę, jeżeli nie są naprawdę złodziejskie, a przy skali te 8 zł to nie jest tak dużo. Wiesz co, Paweł Strykowski z WordPressa ostatnio pisał, że im spadły zamówienia na treści o 70% w ciągu ostatniego roku, ale kurde, znikł ten post z Facebooka, wiesz, chciałem zrobić screenshota, więc może gdzieś go jeszcze kiedyś wyłapię. I co jest ciekawe właśnie, a propos jeszcze twojej działalności, twojego e-booka, posiadanie swojego bloga plus udzielanie się w internecie wpływa na twój autorytet, bo jak wspomniałeś, jest ten algorytm? EAT? To jest algorytm? Czy to jest zestaw zasad? Część algorytm. No, część algorytmu. Zasad i algorytm bierze to pod uwagę. Ono przeczesuje internet, że jak jest autor przykładowo jakiegoś artykułu o ubezpieczeniach gdzieś na blogu podpisany Daniel Bartosiewicz, to ono wpisze sobie, załóżmy, że tak roboczo to nazwijmy, wpisze sobie wyszukiwarkę. Wyszukiwarkę sobie wpisze, wyszukiwarkę imię i nazwisko i zobaczy, że okej, pisał dla Rankomatu, pisał dla Aureus, pisał dla tego, pisał dla tego, pisał dla tego. Czyli jest ten gościu gdzieś jeszcze, nie? I to zbiera ten cały autorytet, a nie tak, że jesteś no-name'em i obrażasz się na to, że jest 10 zł za 1000 znaków. Wyróżnij się, daj jakąś wartość od siebie. I to, co powiedziałaś, specjalizacja. Tak, więc warto mieć swojego bloga. Myślę właśnie, że na przykład ty piszesz na ubezpieczenia, no tutaj masz dużo publikacji w różnych miejscach, no też jest lewar taki do negocjacji, nie? Że zobaczcie, no właśnie mamy rękomat, mam tutaj, jakby no jestem, nie? Prawda? Jestem tutaj. A tak samo mógłbyś dla siebie, gdybyś ty chciał stworzyć bloga, no to na przykład stworzenie bloga o ubezpieczeniach, taki bardzo rozbudowany rankingi, no to też był kierunek dla ciebie, patrząc tak pod kątem celowym, nie? Bo też algorytm by widział to, że, znaczy może nie bezpośrednio, ale gdzieś tam też dokładnie, prawda, nie powiem ci, jak to działa technicznie, ale no jesteś autorem podpisanym, prawda, jesteś tam w schemie, gdzieś tam jako autor w każdego artykułu, więc no on zbiera te informacje, stworzyłbyś bloga i on algorytm zobaczył, ej, tak, on napisał tu i tam artykuły, nie? No to on jest kozak, nie? Ubezpieczenie. No i gdzieś tam plusik by był, nie? Od razu przy twoim nazwisku i blogu. No to też jest kwestia przemyślenia, że jak ktoś już pisał na różne tematy, właśnie jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, urody, mody, czegokolwiek i jesteś pasjonatem, no to jakby stworzenie swojego bloga jest naturalną koleją rzeczy, która może ci przynieść po prostu dodatkowy zarobek i to całkiem niemały, szczególnie, że jeżeli jesteś specjalistą w ogóle. Wiesz, to jest jeszcze ciekawe, bo sporo osób właśnie, szczególnie na początku, kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby dostać hajs za robotę. Ja nie mówię, że to jest coś złego, żeby dostać hajs za robotę, ale żeby się wypromować, wybierają pieniądze zamiast promocje, nie? I to nie zawsze jest dobre rozwiązanie w takim kontekście, że przykładowo jest ogromna rzesza copywriterów, którzy przez wiele lat pracowali na good contencie i nie mogą sobie tych tekstów wpisać do portfolio. Nikt w internecie nie wie, jak oni piszą. Piszesz przykładowo przez 2 lata 1500 tekstów i tak naprawdę wchodząc na rynek, oprócz tego, że umiesz pisać w wytyczne, to nie masz nic. Nawet powiedziałbym więcej, jesteś na gorszej pozycji niż ktoś, kto ma byle jakiego bloga, bo tamtą osobę widać w internecie, a ciebie w ogóle nie. Masz 1500 tekstów, których nikt nie zobaczy. Wziąłeś za to kasę, ale nie ma nic więcej. Więc ja nawet jestem skłonny czasem i to pytam klientów, czy będę podpisany nazwiskiem, czy chcą korzystać z mojego autorytetu w tej dziedzinie, czy wolą podpisać NDA. No i jeśli chcą podpisać NDA, to ja po prostu mówię więcej hajsu. Jeżeli nie chcą NDA, jeżeli mnie podpiszą tym nazwiskiem, a zdarza się to coraz częściej ostatnio, nie ma sprawy, to ja wtedy mogę opuścić, bo to mi automatycznie podbija autorytet, a już jak tworzą pod stronę autora, to już jest, wiesz, jak w tym memie z Vince McMahonem, co on tak coraz bardziej podniecony, nie? I to później zmontuję tego mema, to wrzucę, więc warto mieć bloga, tak na marginesie mam bloga o ubezpieczeniach, ale czeka na lepszy czas. Też złapałem no eksplikę. Tak, dla siebie to jest zdecydowanie dobry kierunek. A co do tego ty mówiłeś, tak, znaczy jeżeli właśnie ktoś jest copywriterem i ma okazję się promować w takim dużym serwisie, jakby też to robiłem, bo miałem takiego bloga sportowego, też nie mogę powiedzieć domeny, bo już sprzedałem jakiś czas temu, więc miałem blog sportowy po prostu i też miałem okazję gdzieś tam napisać do jakiegoś tam magazynu, czy
jak jeszcze z pisma sportowego, no powiedziałem, dobra, no to fajnie, nie? Fajnie, bo mogę napisać, bo potem mogę się chwalić, że tutaj mam taki artykuł, nawet wrzucałem sobie, też jest fajny patent, że mamy po stronę o mnie na blogu, no to chwalmy się tymi publikacjami, czyli gdzieś napisaliśmy dla, nie wiem, Men's Health na przykład, już nie istnieje, ale na przykład do Men's Health, no to wrzućmy link do tego, do tej publikacji albo jakiś zrób ekranu czy coś, żebyśmy po prostu pokazali potencjalnym reklamodawcom, że no jesteśmy zdani, że gdzieś nas proszą wypowiedzi, że warto nas brać jako specjalistów do takich wypowiedzi, czy z nami współpracować. A jeżeli tak, jeżeli piszemy na jakiejś platformie, po prostu klepiemy treści, no to jakby nigdy nikt tego nie zobaczy, ewentualnie potem możemy się pochwalić portfolio, że napisaliśmy 1000 tekstów o śrubach albo gwoździach, czy czymkolwiek innym. Wiadomo, że to splendor jest średni, nikt tego prawdopodobnie nie przeczyta więcej niż 2 tekstów, bo po prostu nie da rady, ale tak, jakby jeżeli mamy jakieś hobby, lubimy coś robić, to jeszcze piszemy o tym, no to kolejnym krokiem jest zrobienie własnego bloga i podparcie się tym, co napisaliśmy u innych. No, myślę, że to jest dobry krok na początku. Dobry krok, no początek, miejmy nadzieję, że to parę osób zmotywuje, chociaż podejrzewam, że parę osób też się obrazi, ale... No ja mówię samą prawdę, jakby nie chcę nic ukrywać, więc no ja mówię czystą, brudną prawdę, więc no, staram się tu być w miarę, no po prostu być szczery. Transparentny? O, tak, to jest słowo. Tak, transparentny. Dobrze, Michał, mamy to, mamy sporo materiału, mamy sporo wiedzy, sporo nawet takich tipów i rzeczy, których nie spodziewałem się od ciebie wyciągnąć, a wyciągnąłem, więc fajnie, jest wartość jeszcze więcej niż planowałem. I ostatnie pytanie, gdzie możemy cię znaleźć w internecie? Znaczy, jeżeli chcecie do mnie zagadać, no to piszcie na LinkedInie, może się uda wrzucić linka gdzieś tam pod filmem. Piszcie do mnie, zagadajcie, ja zawsze jestem otwarty na jakieś rozmowy, więc jeżeli macie jakieś pytania, nie tylko o e-booka, tylko jakby o waszego bloga, zawsze mogę zerknąć, zawsze możemy coś tam pogadać o tym, w jakim kierunku chcecie iść. Jak nie chcecie gadać ze mną na czacie, to możecie napisać maila na kontakt@publikacja.com. Naprawdę piszcie, nie bójcie się, jeżeli macie wątpliwości, żeby swojego bloga założyć, czy jakieś pytania co do samego prowadzenia bloga, piszcie, no ja na tym zęby zjadłem, więc mogę wam pomóc parę złotych zarobić. Super, to ja ci, Michał, za dzisiaj dziękuję i pewnie ci będę życzył dobrego dnia. Dzięki również, dobrego dnia i bardzo fajnie się gadało i może do kolejnego razu, jeśli uda się pogadać. Może do kolejnego razu. Siema. W odcinku z Michałem to jest tyle. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak wygląda kwestia zamawiania treści z perspektywy biznesu. Wiesz, jak wygląda kwestia treści od strony zamawiającego, wiesz, na co uważać, kiedy zgłaszasz się jako copywriter na zlecenie, wiesz, jak to wygląda od tej drugiej strony, wiesz też, jak założyć bloga i zachęcamy i ja, i Michał do tego, żeby własnego bloga tworzyć, bo to pokaże twoją ekspertyzę, jednocześnie nauczysz się czegoś i zobaczysz, jak to wygląda od strony. Jeśli ci się podobało, jeśli ten odcinek dał ci wartość, jeżeli zbudujesz sobie pasywne, dodatkowe źródło dochodu na 2-3 tysiące złotych miesięcznie, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka dla Spotify'ka, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie, to pomoże temu kanałowi rosnąć i zapraszać więcej gości. Za dzisiaj ci dziękuję, zapraszam do innych odcinków, siema.